Mistyczne Miasto Boże, Maria Zagredy. Rozdział 8. Święte Dzieciństwo Maryi. Nauka Najświętszej Królowej Niebios. Moja córko, wszyscy ludzie już w momencie urodzenia przeznaczeni są śmierci, nikt nie wie jednak, kiedy nadejdzie kres jego życia. Ludzie wiedzą, że życie ich jest krótkie wobec wieczności, która jest bez końca. I wiedzą też, iż w wieczności tyle tylko zbiorą, ile w życiu doczesnym zła lub dobra zasiali. Aby więc człowiek osiągnął cel wieczysty, Bóg udziela mu światła wewnętrznego i darowuje mu głos, odwodzący od złego ku cnocie. Głos ten uczy duszę odróżniać dobro od zła, bowiem pochwala pierwsze, a gani drugie. Oprócz tego Bóg pobudza duszę przez święte natchnienia, sakramenty, prawdy wiary i przykazania. Mówi przez usta aniołów, kaznodziei, spowiedników, rodziców i nauczycieli. Bóg nawołując duszę używa ku temu dobrodziejstw, ale i cierpień, ostrzega przez przykłady wypadków nieszczęśliwych, śmierci i innych wydarzeń. Wszystkim tym kieruje boska opatrzność, bowiem Pan pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i wszystkich chce ku sobie pociągnąć. To wszystko stanowi łańcuch łask, danych człowiekowi ku pomocy. Tym działaniom Bożym przeciwstawia się niska i zmysłowa część natury człowieka. Owaby grzechu nakłaniają człowieka do schlebiania swym zmysłom i oddawania się złym skłonnościom. To mąci rozum i budzi chęć oddawania się próżnej rozkoszy. Szatan zaciemnia światło wewnętrzne próżnością i czczymi złudzeniami i równocześnie ukrywa przed człowiekiem trucicielską moc owej przemijającej rozkoszy. Jednak Bóg nie opuszcza swych stworzeń. Ponawia akty zmiłowania i nowymi myślami pobudza duszę. Jeżeli zbłąkane dusze przyjmą upomnienia, wówczas Pan, wielki w swej sprawiedliwości, pomnaża i powiększa swe łaski. Gdy więc dusza zwycięży samą siebie, w nagrodę pozbywa się złych skłonności i namiętności, wówczas duch staje się wolny, wzbija się ku niebu i zdolny jest zapanować nad złem. Jeżeli natomiast człowiek pozwoli opanować się rozkoszy, lekkomyślności i nieprzyjacielowi Boga, a ten jest przecież jego nieprzyjacielem, wtedy staje się niegodny łaski i natchnienia niebiańskiego, przez co bezpowrotnie oddala się od dobroci Boga. Szatan i namiętności zyskują taką przewagę nad rozumem człowieka, że staje się on prawie niedostępnym łasce boskiej. Te postawy i decyzje rozstrzygają o zbawieniu lub potępieniu duszy. Ostateczny wynik zależy od woli człowieka, od tego, czy od razu przyjmie środki łaski, czy też je odrzuci. Nie zapominaj, o duszo, nigdy tej nauki, działaj w myśl natchnień, udzielonych ci przez Najwyższego. Bądź silną w walce z twymi nieprzyjaciółmi. Bądź sumienna i czynna w spełnianiu tego, czego Bóg wymaga od ciebie.